Mowa to jedna z największych zdobyczy ludzkości. Dzięki niej porozumiewamy się z innymi, przekazujemy nasze myśli, uczucia czy pragnienia. Ale wyobraź sobie, że to wszystko od tak zniknie. Zostałbyś tylko z kartką papieru i ołówkiem. Jak wtedy przekazać wszystko, co dzieje się w twojej głowie? Jak powiesz, że jest ci smutno, że jesteś zakochany? A nawet jeśli uda ci się to narysować, skąd pewność, że zrozumiem? Co sprawia, że sztuka jest zrozumiała i co zrobić by była? W necie znalazłam nasze ulubione części zdania z Polaka. Podmiot, orzeczenie, przydawka i mnie natchnęło. Obraz to nic innego niż takie zdanie. Zamiast jego części masz kształty, kolory, zabawę przestrzenią czy teksturą. Wykorzystasz to dobrze i śmiało możesz zamienić swój język w farby i pędzel. I wiesz co? Wszystko ma takie swoje elementy. By je odnaleźć, najłatwiej użyć wyobraźni. To ona może zaprowadzić nas wszędzie, odkrywając nowe pomysły, czy pozwalając łączyć i mieszać stare. Dzięki niej tworzymy nowe koncepty, które na początku mogą wydawać nam się głupie. Przy tak wielu możliwościach łatwo możemy się zgubić, dlatego warto narzucić sobie jakiś cel. Struktury, które wykorzystamy razem z wyobraźnią. Naukowcy szacują, że przeciętnie znamy tylko kilkanaście tysięcy słów. Same w sobie nie oznaczają dużo, ale mieszając je w specyficzny sposób, tworzymy nowe formy, dzięki którym możemy wszystko. To samo jest z gotowaniem, sztuką czy nawet biznesem. Wyobraźnia daje nam tylko elementy układanki. To logika pozwala nam ją ułożyć. Czaisz?